Cześć, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na filmik, który jest odpowiedzią na Wasze prośby w wiadomościach, abym przygotowała dla Was odcinek, w którym pokażę Wam rzeczy, które moim zdaniem warto jest zakupić podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. Lato w pełni, w cudzysłowie, bo u nas za oknem pada i temperatury już prawie jesienne. I część z Was tutaj przyjedzie w celach typowo turystycznych, część z Was przyjedzie w celach zarobkowych i bardzo często pytacie mnie: Aga, co kupić, co naprawdę jest warto zakupić w tym kraju? Chciałoby się rzec miodem i mlekiem płynącym. Dobra, taka mała dygresja. Mam tutaj gigantyczną torbę, lodówkę turystyczną, którą wypełniłam rzeczami, które znalazłam w domu i o których chcę Wam pokazać i powiedzieć, gdzie można je znaleźć, bo to są takie perełki właśnie, które tutaj mam. Mam też listę tutaj, którą przygotowałam dla Was, o sklepach, które chcę Wam powiedzieć, bo nie mam wszystkich rzeczy, bo ich po prostu nie potrzebuję, ale może Wy będziecie ich potrzebować, dlatego chcę o tym powiedzieć. Ale ten film będzie bardzo długi, od razu Wam mówię, dlatego może zaopatrzcie się w coś do picia, coś do jedzenia, bo i będę dużo mówić. Bo dużo tego jest, nie oszukujmy się. Chcę jeszcze tylko Wam powiedzieć, że jeżeli przyjeżdżacie do Londynu, to od kilku tygodni, od chyba zeszłego tygodnia, nie można płacić, jeżeli chcecie podróżować autobusem, nie można płacić dla kierowcy gotówką. I wydaje mi się, że to jest dość istotna informacja, której może, nie wiem, nie będziecie w stanie znaleźć i później kierowca nie będzie Was chciał zabrać. Jeżeli chcecie podróżować, musicie mieć albo Oyster Card, albo papierowy bilet. Niestety gotówką już nie będzie można płacić. Nie wiem w sumie dlaczego, to jest dla bezpieczeństwa. Nie mam pojęcia, czy to ułatwienie dla kierowcy. Naprawdę nie wiem, jaki jest tego powód, ale pomyślałam sobie, że to jest dość istotna informacja, dlatego Wam o tym mówię. Chcę też Wam powiedzieć, że część sklepów, o których Wam powiem, ma swoją siedzibę tylko i wyłącznie w Londynie. Część z nich jest sklepem, który możecie znaleźć na przestrzeni całej Anglii. Część z nich prowadzi sprzedaże wysyłkowe do Polski i nie tylko, część z nich nie robi tego. Te informacje będziecie musieli już indywidualnie sprawdzić. Jeżeli ja to wiem na 100%, to wtedy Wam to powiem, ale też nie chcę tutaj kłamać. I oczywiście, nie wiem czy pamiętacie, ale ja dla Was taki film, nie jeden, nie dwa, a trzy przygotowałam już kilka lat temu właśnie, co roku nagrywałam coś nowego i mówiłam Wam o właśnie sklepach, rzeczach, które warto moim zdaniem jest kupić, przybywając tutaj. I od tamtego momentu niewiele się zmieniło z jednej strony, bo te sklepy nadal tutaj są i nadal możecie znaleźć tam te same rzeczy. Zmieniły się ceny, niestety poszły w górę i dlatego w tym momencie postaram się nie wspominać Wam o tych cenach właśnie, żeby uniknąć tego problemu, bo wiem, że część z Was była zawiedziona, kiedy w tamtym filmie powiedziałam, że paletka Sleek kosztowała wtedy chyba 4 funty, 5 funtów, a teraz, nie chcę kłamać, ale kosztuje chyba 8. Czy jakoś tak. Także cena naprawdę zmieniła się i oczywiście, jeżeli chcecie sprawdzić aktualne ceny, to zapraszam Was na strony internetowe i tam one będą najbardziej aktualne i nie będzie żadnych rozczarowań. Miałam Wam powiedzieć coś jeszcze, ale wyleciało mi z głowy w tym momencie myśl, może przyjdzie później, mam nadzieję, że wróci do mnie. Zaczynamy. Duże handlowe, takie jak na przykład Harrods, Selfridges, Debenhams, John Lewis, Harvey Nichols, Liberty. I może Liberty i Selfridges to chyba te, gdzie bym polecała Wam właśnie te największe, najbardziej wyszukane zakupy kosmetyczne, oprócz Space NK, ale o tym powiem później. I tam są takie właśnie duże hale, gdzie mamy stoiska z indywidualnymi firmami i na każdym stoisku mamy przedstawiciela danej firmy, który Wam pomoże, doradzi w wyborze kosmetyków, czy pielęgnacyjnych, makijażowych, itp., itd. W tym filmie też chciałabym się bardziej skupić może na kosmetykach, na takich produktach bardziej lifestyle'owych niż na ubraniach, chociaż o nich też wspomnę pewnie. Ten film by trwał naprawdę bardzo, bardzo długo, jeżeli musiałabym Wam powiedzieć o wszystkich rzeczach. Ale też pewnie napomknę o rzeczach, których tutaj nie możecie znaleźć, które są tańsze na przykład w innych krajach, ale spokojnie, spokojnie do tego też przejdziemy. Kolejnym miejscem, którym moim zdaniem jest warto odwiedzić, jest Whole Foods i to jest właśnie przykład sklepu takiego bardziej już lifestyle'owego, który główną swoją siedzibę ma na Hastings Kensington, ale ma też inne mniejsze oddziały. On przyjechał do Wielkiej Brytanii ze Stanów i jest to sklep z organiczną żywnością, a także kosmetykami i tam naprawdę ich wybór jest bardzo, bardzo duży. Ja uwielbiam tam chodzić, dawno w sobie nie byłam, ale tam uwielbiam właśnie chodzić na inspiracji, to jak wszystkie te właśnie jedzenie jest pięknie pokazane, wyeksponowane, naprawdę warto nawet dla pocieszenia oka tam zajść. I ja Wam chyba nie nagrałam filmu, ale jeśli się nie mylę, pokazałam Wam na blogu post właśnie z tamtego miejsca i też postaram się zostawić Wam link na dole, żebyście mogli sobie zobaczyć, o co mi chodzi i zdecydować, czy warto odwiedzić jest ten sklep.
Kolejnym jest Honiton Ballet, który jest rozrzucony po całej Anglii i tam znajdziecie suplementy diety, tam też mamy jedzenie, jakieś orzeszki, spirulinę, nasiona chia, olej kokosowy, tego typu rzeczy, sok aloesowy, wiecie o co mi chodzi. I bardzo często, bardzo często, praktycznie za każdym razem ja jestem subskrybentem tego sklepu, znaczy subskrybentem, po prostu mam kartę z tego klienta i tam często wysyłają mi też wiadomości, maile codziennie. Nie oszukujmy się o tym, że dzisiaj tylko dwa dni zostało okazji, że super, kupię jeden, drugi za pół ceny. A następnego dnia, kiedy ta promocja już się skończy, przychodzi nowa, kolejna, na przykład za pół ceny. Dlatego może jeżeli ewentualnie czegoś potrzebujecie, to warto jest tam zajść i sprawdzić. I też przy okazji, skoro mówię Wam o tych kartach lojalnościowych, to warto jest, jeżeli tutaj mieszkacie, albo jeżeli przyjeżdżacie często, robicie tutaj zakupy, to w każdym z miejsc, o których Wam powiedziałam wcześniej, można sobie właśnie zapisać się do punktu lojalnościowego, który zbieramy punkty, które możecie wymienić albo na produkty, albo na, czy na jedzenie, albo na inne kosmetyki. Ja właśnie tak ostatnio byłam w bucie i z moich punktów, które uzbierałam sobie wcześniej skrupulatnie, nie zapłaciłam za odżywkę, po prostu mogłam ją wziąć, bo miałam wystarczającą ilość właśnie tych punktów, które można wymienić na pieniążki. Oczywiście nie na gotówkę, tylko na produkty. Kolejnym miejscem, które jest chyba najbardziej ekskluzywnym sklepem, gdzie możemy znaleźć marki, których nie znajdziemy nigdzie indziej, jest drogeria Space & K, o której mówiłam Wam w pierwszym filmie. Jedna z moich ulubionych, do której nie zaglądam teraz zbyt często, bo tam trzeba iść naprawdę z grubym portfelem, z ogromną zasobnością gotówki, albo też dużą pojemnością karty kredytowej. I tam znajdziecie firmy takie jak na przykład Orbey, produkty do włosów, ja to Wam później pokażę, Hourglass, Chantecaille, naprawdę bardzo wyszukane firmy, takie, których nie możemy znaleźć w żadnej innej drogerii. Później chcę Wam powiedzieć o Butcie Superdrago, który jest po prostu odpowiednikiem naszej natury, naszego Rossmana. I ja Wam w tamtym roku, chyba to było w zeszłym roku, nagrałam film, zabrałam Was na wycieczkę do Butca. Tego bardziej większego, takim bardziej pokaźnym rozmiarze i tam miałam okazję zobaczyć, jak wyglądają szafy, jak są rozmieszczone w sklepie, jak są teraz zaopatrzone i część z Was właśnie zwróciła uwagę na to, że wybór jest o wiele większy, to prawda, ceny też są moim zdaniem bardziej interesujące niż w Polsce. Tutaj jeszcze wrócisz, wiem, zapomniałam Wam, przypomniała mi się zaraz jedna rzecz, chcę Wam powiedzieć o cenach. Moim zdaniem 90% produktów, które możecie też znaleźć w Polsce i tutaj, zazwyczaj są tańsze i w przeliczeniu na złotówki. Są oczywiście kraje, w których możemy znaleźć jeszcze tańsze produkty, ale tutaj nie będę o tym Wam mówić. Powiem, dobra, na przykład elektronika jest o wiele tańsza w Stanach i chciałam ostatnio kupić sobie telefon i sprawdzałam, że iPhone, który mnie interesuje, kosztuje chyba, to już nie było ostatnio, od roku go kupuję, kosztuje 550 funtów, a taki sam telefon kosztuje 650 dolarów, co w przeliczeniu wynosi około 400 funtów, także różnica jest dość duża. Jeżeli macie ochotę zakupić sobie jakieś sprzęty elektroniczne, to na pewno Stany będą lepsze. Chociaż Wielka Brytania jest lepsza niż Polska. I powiedziałam Wam o cenach. Kiedyś wspomniałam Wam też o tym, że polecam też zakupy na strefie bezcłowej, podczas kiedy się wraca już do Polski, na tej tutaj, szczególnie na Heathrow, ogromne miejsce, gdzie możemy znaleźć wiele różnych, też bardzo ekskluzywnych marek. Dobra, zaczęłam mówić Wam o tym, mówiłam Wam o tym, przepraszam, muszę zmienić pozycję, bo mi noga troszeczkę zętwia. Mówiłam Wam o Butcie Superdrago, o kartach lojalnościowych, że warto je zbierać te punkty i chyba przyszła kolej, abym zaczęła wyjmować Wam rzeczy i mówić Wam, co warto jest właśnie kupić. Aha, i jeszcze z takich innych ciekawych sklepów, których nie ma w Polsce, Lush. Jeżeli jesteście miłośniczkami bardzo intensywnych zapachów, to tam na pewno musicie postawić swoje nogi, wejść i powąchać. Mnie głowa boli od tamtego miejsca. Mamy też oczywiście oddzielne butiki MAC dla miłośniczek makijażu. Aha, już wiem, nie przypomniałam, zapisałam sobie, dobrze mi się przypomniało. Mamy tutaj też sklepy dla profesjonalnych makijażystów. Guru Makeup Emporium i drugi, nie pamiętam jak się nazywa, ale też tą informację zostawię Wam na dole. I one też mają swoją siedzibę w Londynie. One wysyłają, ale wysyłka jest dość kosztowna, dlatego warto jest odwiedzić. Jeden z nich jest na Shepherd's Bush, drugi jest chyba na Fulham. One są dość blisko siebie w miarę i bardzo miła obsługa i też tam możecie znaleźć produkty bardziej profesjonalne, typu Creolan, Makeup Forever. Makeup Forever nie jest ogólnodostępny tutaj w Wielkiej Brytanii, właśnie możemy go znaleźć tam.
Dobra, mówiłam o Wolaszu. Aha, kolejny sklep to L'Occitane. Ja dzisiaj rano, przygotowując się do tego filmu, próbowałam też Wam znaleźć informacje o miejscu sklep, o oddziałach tego sklepu w Polsce, ale sprawdziłam to na telefonie i jakoś niezbyt mi to dobrze wychodziło, dlatego mówię Wam, że jeżeli macie ochotę na produkty L'Occitane, to też możecie tutaj je znaleźć. Oczywiście po raz kolejny bardzo często są jakieś tam super promocji. I jeszcze skoro mówię o L'Occitane, też widzę siebie na zdjęciu w tym sklepie. Gaw mnie zrobił zdjęcie chyba 2 lata, 3 lata temu w Bicester Village. I jest to miejsce, jest to outlet, w którym możemy kupić nie tylko kosmetyki. Tam mamy sklep koncernu Estée Lauder i tam na przykład mamy kosmetyki Origins, Ocean do włosów, właśnie Estée Lauder, Bobbi Brown, też MAC. A oprócz tego możemy znaleźć ubrania, akcesoria dużych designerów. Tam mamy też Kat Kidson, ona nie jest jakimś ogromnym designerem, ale wydaje mi się, że jest to fajny sklep, który warto jest odwiedzić właśnie podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. Jej wzornictwo jest bardzo bogate. Wczoraj też tam byłam, bo szukałam kosmetyczki. Taki właśnie większy troszeczkę, niestety nic nie mieli, ale bardzo podobają mi się te wszystkie wzorki. Ja mam też kilka rzeczy w domu od niej i bardzo mi się przynajmniej używa w kuchni, ale też możecie kupić jakiś plecak, jakieś takie małe pamiątki, pokrowiec na telefon, taką właśnie futerę na kartę miejską. Dobra, zobaczę znowu z tematu, mówiłam Wam o Bicester Village. Do tego miejsca są organizowane też wycieczki z centrum Londynu, specjalna autoka, która Was tam zabierze i później pod koniec dnia Was może stamtąd zabrać. I tam możecie znaleźć Pradę, Jimmy Choo, Celine i teraz wleciało mi z głowy inne marki. Timbaland, kurczę, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale po raz kolejny oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani, to musicie koniecznie sprawdzić na ich stronie internetowej, bo tam wszystkie informacje będą dostępne. Dobra, chyba powiedziałam Wam wszystko o tym. Chcę Wam też jeszcze powiedzieć, że jeżeli jesteście w Wielkiej Brytanii, koniecznie, koniecznie zajdźcie do jakiegokolwiek kiosku. Tutaj takich kiosków swoistych sobie nie ma, ale są takie właśnie punkty, gdzie można kupić prasę. I bardzo polecam Wam właśnie zainteresowanie się, szczególnie w tym miesiącu mamy bardzo, bardzo dużo dodatków. I ja za każdym razem, kiedy coś się ciekawego pojawia, na moim blogu daję Wam zdjęcia z opisami właśnie tych produktów, może nie jakimiś detalami, bo ja nie kupuję ich zazwyczaj. Ale w tym miesiącu właśnie kilka rzeczy mnie zainteresowało bardzo i tak na przykład Glamour, który kosztuje 2 funty, czyli 10 zł i mamy do wyboru jeden z 4 kosmetyków firmy Clinique o bardzo pokaźnych rozmiarach. To nie są jakieś takie miniaturowe próbeczki, tylko nawet większe. I tutaj do wyboru były 2 chubby, ja właśnie kupiłam sobie jeden w kolorze Super Strawberry. Tamten jaśniejszy miałam wcześniej, dlatego kupiłam sobie ten troszeczkę ciemniejszy, mam godzinę. Zaaplikowałam go kilka godzin temu, to pewnie już mi znikł. Tutaj mamy też maskarę High Impact Mascara i bardzo znany ich kultowy kosmetyk, krem nawilżający, ten Dramatically Different Moisturizing Lotion Plus, ta nowa wersja. I kilka jeszcze innych gazet. Po raz kolejny zapraszam Was na bloga i tam możecie sobie sprawdzić, co ewentualnie będzie Was interesowało. To jest świetna właśnie forma wypróbowania różnych codziennik. Dobra, to zaczynamy. Kolejne miejsce, o którym mówiłam Wam, bardzo często mnie o to pytacie, jest sklep Pixie, który jest na Covent Garden i też i tam polecam oczywiście Wam Glow Tonic i wiem o tym, że bardzo dużo z Was właśnie tam się wybiera, kieruje swoje kroki i zakupuje ten kosmetyk. I skoro jeszcze jestem przy Covent Garden, to tam nic się nie wygadam. Tam też jest duży sklep MAC, tam też jest chyba oddział Benefit i tam też jest oddział sklepu Melvita. Dla miłośników naturalnej pielęgnacji, jeżeli się interesujecie, to tam właśnie też możecie go znaleźć. Z Boots'a bym kupiła sobie odżywkę do włosów L'Oreala Ever Richie, o której mówiłam Wam już kilka razy, to już jest moja 3. albo 4. tubka. W tym momencie jest też w bardzo dobrej promocji cenowej, bo kosztuje 3 funty. W Boots'ie kupiłabym też sobie suchy szampon Dove. Wiem o tym, że Wy teraz macie dostęp do Batiste i cieszę się bardzo, ale moim zdaniem ten Dove jest troszeczkę lepszy, niż zostawia taki biały poświaty jak ten właśnie z Batiste. No zazwyczaj kosztuje 5 funtów, ale czasami można go też dorwać troszeczkę taniej. Jeżeli chodzi o Boots, tam też znajdziecie kosmetyki Barry M, czyli lakiery do paznokci i inne, teraz ich asortyment się troszeczkę powiększył. Tam też znajdziecie lakiery do paznokci Sally Hansen, tam też znajdziecie lakiery Models On,
W dużych centrach handlowych też można znaleźć ich oddzielne stoiska. Nawet w środku centrum są takie właśnie stacje, gdzie możecie, takie wyspy, gdzie możecie wybrać sobie jeden z kilkuset kolorów, jak tęcza. Co tam jeszcze? Aha, w Budzie możecie też znaleźć pędzle Real Techniques, o których Wam mówiłam kilka razy. W Budzie też możecie znaleźć kosmetyki Soap and Glory, które bardzo lubię i w tym momencie są 3 za 2. I w przeciągu tych kilku lat, które nagrywam Wam filmy, mówiłam Wam o nich kilka razy. Ja bardzo lubię peelingi, polubiłam się też bardzo z takim kremowym żelem do mycia ciała. Lubię też ich Colon Me, który pachnie jak żel do mycia ciała, który pachnie jak Misty O'Sherry, dlatego polecam Wam to miejsce. Oczywiście w Butcha, w też innych drogeriach możecie znaleźć ogromny wybór perfum, które są zdecydowanie tańsze niż w Polsce. Bardzo często po raz kolejny mamy dodatkowo jakieś gratisy w stylu kosmetyczek, torebek, albo po prostu te perfumy są przecenione. W drogerii Space NK możecie znaleźć produkty firmy Orbeez do włosów, o których mówiłam, moim zdaniem to nie jest jakiś kolejny cud świata, ale jeżeli chcecie spróbować, jeżeli macie dużo ekstra gotówki, to może akurat Wam się on sprawdzi. Tam też możecie znaleźć perfumy albo świeczki firmy Diptyque i wiem o tym, że one Was kuszą i moim zdaniem każda z nas powinna kiedyś się przekonać, czy rzeczywiście warto wydać taką sumę pieniędzy na świecę, która się wypali, zniknie. Przepraszam Was, ale miałam kaszelek. I właśnie w Space NK możecie sobie je powąchać i zdecydować, czy rzeczywiście będą Wam się podobały, bo jeżeli decydujecie się na taki wydatek, to warto jest mieć coś, co będziecie używać. W Space NK możecie znaleźć kosmetyki firmy By Terry, o których mam średnie zdanie. Mówiłam Wam o tym korektorze podłączy i on jest taki średni na jeża, ale polecam Wam cień, który jest bardzo trwały i który uwielbiam. Ja mam go w kolorze Bronze Moon numer 4 i jest bardzo, bardzo trwały i bardzo zadowolona jestem z niego. Tam też możecie znaleźć kosmetyki NARS, ale one też są dostępne na przykład w Selfridges. Ja akurat oczywiście kocham Lagunę, nie mam w tym momencie, także Wam nie pokażę, ale ten korektor też moim zdaniem jest godny uwagi. Jeszcze wrócę, przepraszam, do Budsa. W Budzie Hydralurón, teraz jeszcze jest nowa wersja taka żelowa w takim słoiczku. Jeżeli macie ochotę, to ten sklep Buds ma tylko i wyłącznie wyłączność na właśnie ten kosmetyk. Możecie też jeszcze znaleźć w Space NK produkty z firmy Hourglass. Ja tutaj mam akurat róż, ale idzie do mnie też paczka ze Stanów i tam będzie puder i podkład właśnie z tej firmy. I produkty z firmy Hourglass są u nas, nie są jakoś specjalnie drogie, one należą do tych bardziej wysokopółkowych, ale w Stanach są troszeczkę tańsze, dlatego jeżeli będziecie tam, to pewnie bym na nie zwróciła uwagę właśnie w tamtym miejscu. Muszę kupić kosmetyki z firmy Ren. Tutaj akurat jeszcze mam próbkę, która była dostępna do prasy w zeszłym miesiącu. Bardzo fajny to jest krem do mycia twarzy, gdzie musimy używać szmatki muszynowej. Naprawdę świetny. Ten jest dodatkiem róży. Tutaj mam moje ulubione serum z Ren. Możecie kupić też te kosmetyki online po raz kolejny, albo na przykład w Marks & Spencer's. Też mają swój dość duży asortyment właśnie w tamtym miejscu. Kolejną firmą, którą produkty możecie znaleźć tylko w Space NK, jest Kevin Aqua i tutaj akurat mam ten bronzer do konturowania. Polecam Wam rozświetlacz. Niektórzy lubią też produkty do stylizacji brwi. Tam właśnie możecie je popatrzeć. Tylko z tym, że właśnie w Space NK też jest rozrzucone po całym Londynie i nie we wszystkich oddziałach możecie znaleźć pełny asortyment. W tych bliżej centrum tak, tych troszeczkę dalej niestety nie. W dużych domach towarowych, takich jak Selfridges, możecie znaleźć też produkty z firmy Ile Maska. Ja nie mam zbyt dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o właśnie ich kosmetyki, ale jeden z moich ulubionych, tutaj wiecie, ogryzek mi został, jest kredka w kolorze Wow. To jest taki cielisty kolor, który idealnie pasuje na linię wodną. Duże szafy Urban Decay. I tam one zazwyczaj są tańsze. Ja ostatnio właśnie też sobie kupiłam na próbę taki spray otwierający makijaż. Wzięłam te mniejsze opakowanie i jestem bardzo ciekawa tego, jak się sprawdzi. W tych domach możecie też znaleźć właśnie takie kosmetyki jak Dior, Chanel, tylko ja sobie tutaj wypisałam całą listę, Bobbi Brown, Laura Mercier, La Mer i Givenchy, Giorgio Armani, Clinique. Mówiłam chyba Wam o Chanel, także
też wszystko, co Wam się tylko wymarzy. George Armani można znaleźć też w Fans of Razer i nie wiem, czy ma swój oddział w Debenhams, ale domyślam się, że w tym większym na pewno też możecie tam je znaleźć. Kolejnym sklepem, który też może warto odwiedzić, jest Jo Malone, który specjalizuje się w bardzo oryginalnych mieszankach zapachowych i po raz kolejny możecie je znaleźć albo w domach handlowych, albo w indywidualnych butikach. W Londynie mamy też włoską firmę Kiko, która jest odpowiednikiem naszego Inglota albo na przykład Maka. I są dwa sklepy, o których wiem. Jeden jest właśnie w Westfield na Stratford, a drugi w White City. I z takich jeszcze innych perełek, które bardzo lubię, mogę Wam polecić płatki pielęgnujące First Aid Beauty. Kiedyś one były dostępne w bucie, teraz niestety nie są i powiem Wam, że nie mam pojęcia, czy można je znaleźć właśnie w jakimś domu handlowym. Wydaje mi się, że tak, ale ja kupuję, zamawiam je online i wiem, że też można je dostać bez problemu właśnie z przesyłką do Polski. I podobnie jest w przypadku mojego ulubieńca do mycia twarzy, żelu Oskia, o którym mówiłam Wam w których swoich ulubieńców. Też już nie chcę tego filmu zbytnio przedłużać. Wydaje mi się, że jest to kolejny produkt, który warto zakupić sobie tutaj podczas pobytu w Londynie. Dobrze, że mi się jeszcze przypomniało, bo nie wspomniałam Wam o innych rodzajach drogerii typu Savers albo Funciaku. Funciak to nie jest drogeria, ale tam możecie znaleźć naprawdę bardzo fajne rzeczy właśnie za funta, za 99 pensów. I musicie sprawdzać regularnie, bo niestety ich asortyment zmienia się bardzo często, ale z tego, co czasami mi piszecie, to naprawdę można tam znaleźć takie rzeczy, które w innym sklepie kosztują 3-4 razy więcej, dlatego też czasami tam jest warto zaglądać. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o takie produkty kosmetyczne. I teraz tak zastanawiam się, czy powiedziałam Wam o wszystkich miejscach. Mam nadzieję, że tak. Na koniec może wspomnę o tym, że część z Was też oczywiście będzie zainteresowana zakupem ubrań. I jeszcze kilka lat temu mówiłam Wam o TK Maxie, ale w tym momencie TK Max też już mamy w Polsce. I to bym polecała Wam jako dobre miejsce. Primark, chociaż jakość tych ubrań niestety nie jest jakoś zadowalająca i ostatnio zauważyłam też, że ceny wcale już nie są takie niskie. Byłam tam kiedy w piątek z koleżanką i widziałam nowe kolekcje, był piękny płaszczyk, chyba już był wykupiony w sumie, ten niebieski kolor, taki piękny baby blue, taki bardzo jaśniutki. I mierzyłam go i na wieszaku wyglądał naprawdę bardzo ciekawie i zapowiadał się naprawdę super, ale kiedy się go nałożę, to coś w nim brakuje, coś jest nie tak. Ale wiem o tym, że jeżeli lubicie takie nowości ubraniowe, to warto pewnie jest właśnie odwiedzić Primark. Tak się do Was zgadzałam, że zabrakło mi miejsca na karcie. Ale przyszła chyba kolej, żeby już to wszystko podsumować. Jeżeli jakieś macie do mnie pytania, albo może mieszkacie tutaj i jeszcze Waszym zdaniem pominęłam jakieś warte miejsce, które warto jest odwiedzić, to koniecznie mi o tym napiszcie. Ja postaram się to wszystko uzupełnić w informacjach pod tym filmem. Wiem, że spodobał Wam się film. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia, usłyszenia już niedługo. Trzymajcie się, pa, pa!